Yeah, so who here uses React? Just wanted to see your hands. Everybody uses React. Yeah, so oh no, it's spoiler. Oh, how do I edit code without showing you now, Bartek? Because that's one of the lightning talks when I have a broken code, and I want you to fix that. And it was already fixed. Okay. Nie, właśnie o to chodzi, Kasprowi. That was not intended. A nie wiem, czy mówię w ogóle po angielsku. Chcesz sobie teraz zmienić, czy chcesz zmieniać? No bo teraz nie masz mirrora, nie? Tak, teraz chcę zmienić kod, potem zrobimy mirror. Bardzo przepraszam za problem techniczny. Wpadł mi pomysł na Lightning Talk dosłownie parę minut temu, więc. O. Dobra. Okej. Dobra, wszystko działa, więc w sensie nie działa, więc teraz możecie mi powiedzieć, czemu to nie działa, jak Bartek mi pokaże ekran. Dobra, super. Mamy tutaj sobie taki komponent w Reakcie, mamy przycisk, który nam zmienia stan, mamy tutaj stan, w stanie mamy property, powiększyć, okej. Dziękuję. Widać? Git. Dobrze, więc mamy tutaj taki stan, który może się zmienić z unclicked na clicked, kiedy klikniemy. No i mamy też tutaj taką magiczną funkcję start polling. I to jest faktycznie use case, który miałem, po prostu miałem aplikację, która miała jakiś parametr w zależności od tego, co robił użytkownik i co jakiś czas odpytywała serwer. No i ja sobie tą funkcję zaimplementowałem w taki sposób jak tutaj, czyli mamy funkcję asynchroniczną, która ma sobie nieskończoną pętlę, która korzysta z sleepa, który jest po prostu tam set timeout upakowany w promisa. Więc tak, to jest funkcja, która po prostu powiedzmy chodzi w nieskończoność i czeka sekundę, loguje status, w moim przypadku to byłby jakiś request, ale tutaj jest log. No i teraz tutaj się to loguje co sekundę. Jak klikam, zobaczcie I am clicking, bo to jest tutaj w tym handlerze. No i dalej jest unclicked. O co chodzi? Co się stało? Dobrze, to jest dobry trop, ale co w związku z tym? Jakby dlaczego fakt, że tutaj zestrukturyzowałem, sprawia, że to nie zadziałało? Mhm, jasne. Czyli... Dobra, czyli co by było fixem? Po prostu tam console.log jest state status. Dobra. I to jest prawda, odpowiedź poszło szybko. Jak inaczej? Możesz przenieść konsta. A tak, mogę przenieść konsta do pętli. To też jest opcja. Nie wiem, jak tutaj się przenosi linijki, pewnie po prostu tak. No i też działa. A jasne, tak. To było oszustwo, gdybym wam nie pokazał. Odświeżę na wszelki wypadek. Luzik, unclicked, clicked. Tak, więc nie wiem, czy kogoś to zaskoczyło. Mi chwilę zajęło. W sensie, bo to jest taki kod, który intuicyjnie, kiedyś na niego patrzy, wszystko jest ok, ale faktycznie dopiero jak zastanowimy się, jak to działa, to nie działa. No. I ja nie miałem tak prosto, bo nie miałem tej ładnej konsoli, tylko po prostu tam jakieś leciały błędy poważne i no. Dzięki. Tyle.